przededniu Narodowego Święta Niepodległości w jednostkach wojskowych i garnizonach są organizowane capstrzyki niepodległości. Słowo capstrzyk dawniej oznaczało uderzenie w szpunt beczki na znak końca biesiady. W XVII-wiecznym wojsku sygnał capstrzyku grany na trąbce lub bębnie kończył służbę i nakazywał pozostanie na noc w obozie. Z czasem capstrzyk zaczęto organizować w przeddzień świąt państwowych i wojskowych. Żołnierze wraz z orkiestrą maszerowali ulicami miasta z zapalonymi pochodniami. W latach 30. XX wieku po raz pierwszy w Wojsku Polskim capstrzyk zorganizowano w przededniu obchodów odzyskania niepodległości. Kontynuując tę tradycję, zapraszamy 10 listopada o godzinie 17.30 na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.